Cześć, tu Kurt. Jesteśmy kurewsko bogaci. Mamy bardzo dużo pieniędzy, mimo że w poprzednim odcinku, czy w poprzednim odcinku, nie pamiętam dokładnie, mieliśmy eventa sprzedającego 1500 dukatów, którego wcale nie mieliśmy. Tak, to wszystko jest bardzo jasne i wiadomo, o co chodzi. Tylko że nikt nie wie. W każdym razie mamy tę sytuację z Czechami. Czechy są tutaj tym popierdółkiem. Nie będziemy mogli ich zaanektować prawdopodobnie, dopóki są cesarzem, więc trzeba ich tu będzie po prostu zostawić. I Austria jest. Aha, czyli Austria wygra kolejne wybory? Pomoże wygra kolejne wybory. No to by wyglądało w tej chwili. Okej. Okay. Może być, może. Czy da się przerwać robienie kora i odzyskać punkty? Oto jest pytanie. Mogę wziąć cancel. Czy to mi zwróci punkty? Sprawdzimy. Albo przede wszystkim, czy ja mogę zrobić tutaj wasala, faktycznie. Create vassals. Jeżeli bym mógł, to jakby się to nazywało? Aha, Walachia. Tak, Muntenia by była. Albo Muntenia, Mołdawia i Besarabia, ale nie. Mołdawii nie zrobimy, to bez sensu. Czy ta Muntenia, czy ta Walachia znaczy się? Ma tak, będziemy ma kory na tą prowincję, to w porządku. Czy mam na jakieś sąsiednie tutaj? Nie. No ale tak, no mógłbym to wykorzystać, taką Muntenię do wciskania Węgier. To prawda. Przekazywać jej te wszystkie te prowincje. Oni mieliby kulturę prowincji Romanian. Ale to jest zupełnie inna. Od tej. Od węgierskiej. Szkoda, ale no dobra, może by sobie jakoś z tym wszystkim poradzili. Wszystko by to wciskali. No, chyba tak bym zrobił. Dobrze, to sprawdzimy w takim razie, czy ja mogę, aby na pewno odzyskać punkty, przerywając korowanie. Odzyskałem, czy nie odzyskałem? Chyba tylko część. No dobra, chyba jest w porządku. Chyba trochę tych punktów odzyskałem. No to zrobimy tutaj kora. Nie patrzyłem wcześniej po prostu, ile miałem punktów, zanim tam to kliknąłem i coś durny kurt. Nieważne. Powinno być w porządku. Czyli zrobimy tutaj na Monteni Walachie. Players there. Można tak? Taka opcja ciekawa. No. Okej, no to mamy wasala Montenie. Teraz jak będziemy mieć jakąś wojnę z Węgrami, czy... No nie, Ottomanu będziemy wyciskać dla siebie. Chyba że tutaj prowincje bałkańskie. Albo w ogóle zrobimy sobie potężnego wasala. Dobra, czyli byśmy im sprzedawali. Za bezcen. Czy w takim razie mamy jakikolwiek powód do wojny na Węgry? Aha, nie możemy. Nie mamy w ogóle wolnych dyplomatów w tej chwili. No ale to nieważne. Także grę można wypuścić. No, daleko są.
No to zobaczmy teraz Węgry. Mam jakiś na jaki poziom powodu wojny? Aha, Revolutionary War. Conquest of Shepes, Mare, Zeppelin posadzony. Czy podzyszony? Nie, aż kurde, co ja będę próbował w ogóle to jakoś układać jak na razie? Ja nie mam pojęcia jak to się czyta. They're allied... Aha. Że to cała koalicja wszystkiego, to trzeba będzie poczekać aż się koalicja jakoś trochę pokończy. No to bez tego tragedia. Kto jest w koalicji przeciwko mnie? To są Węgry. Dużo różnych krajków, ale Francji w tym nie ma, czyli oni po prostu mają sojusz z Francją. Okej. Okay. To trzeba by wyjść z koalicji przeciwko Bohemii, bo to może tylko problemy powodować w tej chwili. I ewentualnie wejść w koalicję przeciwko... O kurwa. Ja tu nie mam żadnego morale. Anyway. Czy mogę wejść w koalicję przeciwko Węgrom? Join Coalition. Tak, ale czy... Kurde, czy ta koalicja w ogóle istnieje? Czy ktoś ma coś do nich? Target of the Coalition of Austria. No i dobra, to możemy tak zrobić. Zresztą oni sobie tak mamy sojusznikami, więc po co? Tylko nie moglibyśmy wtedy... jakichś... negocjacji organizować, jeżeli oni wpadli do wojny. Widzę, że bez Army Maintenance to jesteśmy naprawdę w dupie. Chociaż na tyle trzeba by ją zwiększyć. Ale nadal tego nie przeżyjemy już. A nie ma co, teraz nie mają morale. Aha, teraz już mają. To się miesiąc zmienił. Z tą odrobinką morale może uda się to jakoś ratować. Czy anty? No, straty nie są takie wielkie. Jaką macie prowincję teraz Czechy, bo to mieliście wielką rewolucję, a katolicy. Diplomatic insult, jeszcze kolejny. Nikt mnie nie lubi. No dobra, ale co oznacza ten Revolutionary War na te Węgry? Ideological enemies. No dobra, czyli mają inną formę rządów. Czyli będziemy mogli całkiem ładnie wszystko im napierniczyć. 75% aggressive expansion. No ale skoro mamy powód do wojny na to wszystko. Zaraz, no wszystkie sąsiadujące prowincje, tak? Shepes, Maros, Zemplen. Zemplen, Shepes, tak, Possony. No, wszystkie. Czyli jak tylko ta koalicja jakoś tam troszeczkę się zmniejszy, to będzie można coś zrobić. Kogo mam teraz w rywalach ustawionych? Nie wy, znowu nie te Węgry, tylko ja. Rywale, Nogaj, Ottomanie, Szwecja. Dwa lata albo 33 prestiżu. Nie wiem, czy Nogaj wyrzucić z tych... A może po prostu wcisnę w Złotą Ordę teraz, tak na szybkości. Co za prowincję? 7, 3... Można by. A później bym miał, jakbym się tak troszeczkę przebił. Ten. Mógłbym z dwóch stron atakować Ottomanów. Jeszcze Złota Orda nas nie lubi.
Dobra, podejdziemy sobie, nawet tą jedną armią powinienem sobie poradzić. A jeżeli Moskwa coś zajmie, to też dobrze, chociaż może będzie mi trudniej przez to ich zintegrować, więc... No nie wiem. Czy oni są w jakiś sposób... nie, nie mają żadnych sojuszników, wszystko pięknie. No to mam na nich powód do wojny, bo oni mi go dali, ale... Ale nie mam... Claima nie mam żadnego. A chciałbym mieć. Czy jeżeli znowu wezmę Claima, że Claim to będą tylko jedną prowincję wziąć, a nie wszystkie, więc to chyba znowu... Znowu hoj. To nie ma co się bawić w Claimy, tylko po prostu wypowiedzieć mi wojnę w ten sposób. Dobra, to weźmiemy stąd jakąś armijkę. Dodatkową. This is good. Alliance from Norway. Nie, no ludzie, gdzie wy jesteście, gdzie ja jestem? Po co mi to? Wprowadziliście mnie w niepotrzebne wojny. Aha, Royal Marriage Austria się skończyła. To niedobrze akurat. Poproszę jeszcze raz. Dobrze, Army Maintenance zwiększymy na maksa i tak zarabiamy na tym całkiem nieźle. No i dobra. 9 lat wyprzedzamy swoje czasy we wszystkich technologiach. To w porządku, czyli teraz jak weźmiemy te ideasy. Będzie można sobie spokojnie wydawać jakąś kasę na te wszystkie quantity. Wow, mam 5,57 morale? To akurat całkiem nieźle. Czy niedawno miałem 4,20, jak ja to zrobiłem. Anyway. Gdzie oni mają stolicę? Chyba gdzieś tutaj. Astrachań. No. 7,3 tutaj Azów. No to jest Grecja. Grecja jest na kafie. No, to ma sens. Weźmiemy dwie albo trzy prowincje tylko. Już jakoś wyrównamy to z Moskwą. Bo są trochę wyryci tutaj w nas. Agresyw Expansion nam tak wiele nie zrobi tutaj, bo to wszystkie te kraje, które nas interesują, są tutaj. Chociaż one teraz nas nie interesują. W zasadzie to żadne kraje nas nie interesują, z wyjątkiem mojej z Unii Personalnej. Czyli... Pokażmy sobie stosunki z Moskwą, co nie byłoby dobre. Jakie z niej stosunki? 148. Raczej nie powinienem się martwić za bardzo. A tak, sojusznicy to tylko Austria, bo ci w Unii Personalnej to są automatycznie do wojny wzywani. Dobra. Ale jak to miło, że dali mi powód do wojny, to taka po prostu. No i co? No tak sobie postoimy i tyle tego będzie. No jak stosunki z moją Walachią, tak w ogóle. Z nimi mógłbym sobie poprawić akurat. Już nie wiem po co. Wow, straciliśmy? Revolutionary War, no i dlaczego? Zmienili formę rządów, czy jak? No.
Change the form of government. Kurde. Szkoda. Nie, stać nas na trójkowego, to weźmiemy trójkowego, tylko którego z tych dwóch? Revolt Risk czy National Tax Modifier? Tax Modifier 5% wiele mi nie da, bo to nie jest tak 5% ogólne, tylko 5% od bazy. Czyli tak naprawdę niewiele. A kasy i tak mam wystarczająco. National Revolt Risk może pomóc w razie czego. Mieli jednak jakieś wojsko. W sumie Charków dużo szybciej się podbije, dlatego że mam tutaj całe 4000 artylerii, a tutaj się rozdzieliła. Oj, żeby teraz nie było, że jak ja tam stanę i zabiorę tych na Azów, to się zmieni dowódca na Moskwę. Chociaż oni się tak wszystko pewnie podbijają dla mnie, prawda? Ale w ogóle będę tutaj po prostu stał. Nie będę ich zabierał, po co mam ryzykować? To jest chyba wystarczające miejsca. 37. Aha, tylko razem z Moskwą, to nie jest wystarczające wcale. Ale już w porządku. Okej, zobaczmy jak wygląda sytuacja przy... Aha. Ale bym płacił Diplomatic Power za to wszystko. Nie, nie będziemy niczego oddawać. Jak utworzyła Strachę, to po prostu Złota Orda przestanie istnieć. No ale nie utworzę przecież, bo to jest 86%. Aggressive Expansion, co uderzy dosyć mocno w... Nawet w Szwecji tyle. Moskwa 21. Nawet Francja? To aż tyle? Przecież Francja jest strasznie daleko. To dziwne rzeczy są. No ale co mi tam. Nie ma żadnej kasy do wzięcia. Nie, no to okej. Nie mamy chwilowo kasy, znaczy punktów, aby zrobić kora na Charkowie. Co daje merkantylizm? To chyba dobre jest. To jest takie stałe, to nie jest tak, że to będzie na jakiś czas. Też wolę w takim razie chyba stracić Diplomatic Power. Nie, żebym się znał.
Ile potrzebuję punktów? To jest 141. Sporo. No, Aggressive Expansion z Moskwą tylko minus 20. Nie jest źle. Mamy dosyć duży kraj. No jak wciśniemy tą Moskwę, to będzie to ładnie wyglądało na mapie. Dobra. To czemu to tak długo trwa, to robienie korów? Do 96? Aha, tylko to dalej jest coś takiego, że im więcej mam prowincji, tym więcej, tym dłużej się robią kory. Jest wiele rzeczy w tej czwórce, które zostały zrobione gorzej niż były w trójce. No. No, tak jak ja to rozumiem przynajmniej. Po co mi królewski mariaż z moim wasalem? Ale to mi zabierze dodatkowe diplomatic relation, czy oni to już sam fakt, że są wasalem, to już jest diplomatic relation? Zaraz to. No, mam z nimi, że to wasal, no to mogę w sumie. Niczego to nie zmienia. Poza tym, że tracę legitymację. Dania, Walachia, Austria, Pomorze. Aha, to Pomorze to ja mogę zerwać. I tak mnie nie lubią. My ich lubimy, oni nas nienawidzą. Dobra. Gdzie to się zrywa? Tu. No. Dobrze, zmierzyć jakieś diplomatic relations w zapasie. Po co oni się buntują? No rozumiem bunty, kiedy jest szansa na to, że to się uda, ale... Po co ktokolwiek się buntuje, kiedy jest absolutnie pewne, że nie mają żadnych szans, żeby to się udało? Można by zrobić teraz... Małe argumenty dotyczące historii w tej kwestii. Czemu mogę to wysłać? Aha, że kora robimy. Dobra. Szkoda, że kiedy jest jakiś kraj w Unii Personalnej ze mną, to nie może dalej sobie czegoś podbijać. Fajnie było, gdyby tego Nagaja wciskała Moskwa w międzyczasie. Nie obraziłbym się, gdyby tak było. Szkraj, wchodzą i wychodzą z tej koalicji przeciwko mnie. No też to overextension jest głupie. No i też w trójce to overextension miało sens, prawda? Tam to się liczyło procentowo co do wielkości twojego kraju. Tutaj choćby nie wiem, jakbym był wielkim imperium, to będzie przerost nawet kiedy kiedy zająłem dwie prowincje. Kurde, stabilność, no cóż. Szkoda na deska.
Mogłem sobie trochę zmniejszyć te army maintenance. Tyle i tak wystarczy do tłumienia buntów. Zawsze to kasy więcej się zarobi. Może zostanę obrońcą wiary wreszcie, bo w sumie mam kasy sporo. To mi dodatkowego misjonarza. Przecież teraz już nie mam wiele rzeczy do naprawienia, ale do... No. Aha, technology cost plus 5%, ale i tak jestem najlepszy w technologii. A to mi da dodatkowe morale i wojny. Nie ma tak darmowe wojny. Dobra, weźmiemy to. Dodatkowy misjonarz. Na razie nie ma tego na co wysyłać, ale wkrótce będzie. Dobra, myślę, że mogę na razie zakończyć ten odcinek. I w kolejnym będziemy coś kombinować. Cześć.